Wielkas!
się uwierzyć. Końcówka spotkania. Można ten mecz wygrać. Legia. Gdyby tak postawili wszystko na jedną kartę, na jedną szalę. Może warto zaryzykować w końcówce tego spotkania. Jeszcze około 3 minut do końca. Legia. Legia ma piłkę. Legia. Legia ciągle ma piłkę. Jak rozegrają to legioniści? Zobaczmy. Legia. Coraz bliżej pole karne Legia. I połapali się w tym wszystkim chłopcy w biało-zielonych strojach. Znów zażegnali niebezpieczeństwo. Legia formuje szyki. Za chwilę przeprowadzi jeden z ostatnich ataków. Legia. Zupełnie nie kryje, bo tam nas czyta legionista. Teraz dopiero naciskamy przez piłkarza Żalgirisa. Teraz skład biało-niebieskich. Wigry Suwałki z numerem
Polski. Z numerem 7 kapitan tej drużyny Bruno Sobolewski. Z numerem 6 Maciej Krupiński. Z numerem 9 Julian Micielica. Z numerem 10 Jakub Bobrowski. Z numerem 15 Patryk Ambrosiewicz. Z numerem 2 Filip Świeczak. Z numerem 11 Michał Wiśniewski. Z numerem 8 Jakub Sienkowski. Z numerem 16 Cyprian Brzozowski. Z numerem 18 Gabriel Różyński. Z numerem 4 Filip Januszko. Trenerem tej drużyny Paweł Cimochowski. Szanowni Państwo, no to pora na proste pytanie piłkarskie. Kto wygra mecz? Kto? Kto? Wyruszyły dwa spotkania. Przypomnę, że transmisja w internecie, transmisja telewizyjna. Czyli w internecie mogą oglądać kibice w całej Polsce. Legia! Ładne uderzenie z dystansu, ale poradził sobie to kibic Suwalcza. Przechodzimy za nami. Legia jakby odważniej. Bronią się młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej Gminy Suwałki. Legia? Piłka opuszcza w SG. Zdarzy się jakiś fał, mówimy przepraszam, podajemy rękę, to szalenie istotne, to bardzo ważne. Często takie gesty pamięta się dłużej niż najpiękniejsze gole. Uprzejmie o to proszę, prosimy o prawo. Legia. Legia! Nie ma bramki. Jeszcze dobitka. Ależ przycisnęli legioniści. Proszę, jak wysoko grają. Wysoko, na to widzimy. Wystawiona Legia. Wysoko przed czasą. Jest bramka, na własny linię. Dziwny strzała jak gola. Mamy pierwszą bramkę na linię. Jej autorem piłkarz grający z numerem 10. Kuba Bobrowski. No to zróbmy na razem. Autorem pierwszego trafienia na linię. Piłkarz z numerem 10. Kuba! 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 Brawo wy! Kuba Bobrowski. Brawo Kuba. Jest 1-0. Teraz Legia w ataku, 3-1. Legia, Legia, jak skończy się ta akcja? Wyrównały się już siły i piękne uderzenie trafia w słupek. Trafia w słupek legionista. Na strzał z dystansu zdecydował się Marcel Iżek. Piękne uderzenie tego zawodnika. Jednak słupek ratuje Wigry przed stratą gola. I teraz ruszają z walczami. Ej, Michał, Wigry? Michał, Wigry, Michał, Wigry, Michał. Brawa, brawa, brawa od kibiców, brawa od trenera. Go, go, go! Go, go, go!
nie wierzę w tej sytuacji. Do końca tego spotkania. Nie podnosi się Maciek z Górawy. Maciek i grymas bólu na jego twarzy. Oj, musimy pomóc Maćkowi. Drodzy Państwo, proszę o wielkie brawa dla Maćka. Maciek Krupiński, Maciek, to dla Ciebie. No i proszę, pomogło. Dziękuję Państwu. Nieustające starania chłopców z Warszawy.
Legia, jednak szybszy legionista, Legia! I co? I zażegnali niebezpieczeństwo piątarza Wigier. Uważaj, teraz do przyjęcia.
Zabawy, Maciek! Nie, to nie, to nie, to!
Bałtyka. 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 Dynamo. Dynamo. Dzień dobry!
wolny, ale piękny gest, brawo, fair play. O to chodzi, to nie było celowe. Podał rękę, przeprosił. Piłkarz z ręki. Brawo, brawo. Czerwony to zawsze dobra okazja, szczególnie gdy piłka jest tak blisko pola karnego. Zobaczmy, przed szansą 100 mil Olsztyn. Rzut wolny, będzie chyba lewa noga, będzie wkręcał w kierunku tego drugiego surka. Zobaczmy, jak to zakończy piłka z Olsztyna. Jeszcze mija!
Legia. Będzie dobra okazja. Ale szkoda, że podanie nie dotarło do adresata. Byłaby znakomita okazja. Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Lechia! Zapakowało, zagotowało się pod bramką Wisły. Jeszcze to nie koniec tej burzy. Lechia. I kolejny się proszę. Lechia Gdańsk! Lechia Gdańsk! Pomyślę. Ale głośno! Tak jest! Było blisko. Lechia. Tak, trochę jak w hokeju, na uwolnienie. Aby zyskać trochę czasu, aby ustawiać te szyki. Już ustawili swoje szyki. Piłkarze Lechii już są gotowi do przeprowadzenia kolejnego ataku. Zobaczmy, Lechia, Lechia. Polekamy coraz bliżej, ale teraz Wisła rusza z kontrą. Kontratak krakowskiej Wisły. Wiślacy, to oni teraz przed szansą. Jeszcze Wisła ma piłkę. Siła złego na jednego, osamotniony w tej akcji piłkarz Białej Gwiazdy. Walczą tam w powietrzu i w parterze. Skończyło się na bramkarzu Lechii. Akademia 2012, Jagiellonia, chyba goli jeszcze nie było. Jeszcze 0 do 0. Mamy remis, to jest bramkowy remis w meczu na boisku A. Jagiellonia. Rozkręca się powoli Jagiellonia, będzie okazja, będzie szansa Jagiellonia. Gol! Jest bramka otwierająca wynik tego meczu. Jagiellonia prowadzi 1 do 0. Ciekawe to, że nagrywa w meczu Lechia Gdańsk, Wisła Kraków. My chcemy gola, ej chłopcy, my chcemy gola. My chcemy gola, ej chłopcy, my chcemy gola. Wisła. Jesteśmy głodni kolejnych bramek.
Proszę, trafia Jagiellonia. Jagiellonia podwyższa prowadzenie w meczu za Heleną 2012. Zapraszamy na kolejne spotkania. Teraz poprzeczka! Lechia! Lechia! Nie ma kolor. Brawa, brawa, zasłużone brawa. Potrzebują wsparcia. Dobre,
Posępie, jesteście super drużyną. Piękna walka, super mecz, głowa do góry, chłopcy. Dzisiaj się wygrywa, za tydzień można... Dzisiaj się przegrywa, za tydzień można wszystko wygrać. Głowa do góry, trzeba trenować, wierzyć w siebie. Macie duży potencjał. Thank you.
Zobacz!
Stalinowcy znów atakują. Jednak Dynamo podrywa się po ofensywnej akcji. Dał kilka. Bardzo wyrównany mecz. Czy Legii wyszło w Rosji? I kolejna próba uderzenia na bramkę stołecznej Legii. Stolin będzie miał stały prawo gry. Mają rzut wolny. O, kibice wyczuli, że to szansa na kolejną bramkę. Trzecią bramkę na Stolinu. Stolin. Bałtika! Bałtika! I bramkarz Legii. Boli się i troi golkiper stołecznej Legii. Na razie zachowuje, gdy będzie czyste konto. Bałtika. Cieszy, spokojnie, znów koncentracja, gramy swoje. Legia prowadzi pauzę. 2 minuty do końca. Tylko 2 minuty do końca i znów Legia na tarciu. Mówiłem, że ta drużyna rozkręca się z meczu na mecz. Grają coraz lepiej, coraz skuteczniej. Prawdopodobnie zainkasują komplet punktów. Prowadzą 2-0. Legia, czy będzie kolejna bramka? Gol!
postawili kropkę na i. Jest kolejna wygrana Legii, bo no, trudno spodziewać się, aby w tak krótkim czasie Bałtyka zdołała odrobić te straty. 3-0. To już jest pewne prowadzenie. Proszę, Legia znów atakuje. Jeszcze jedna okazja, jeszcze jedna szansa. Razem szybszy wygramka z Rosji. To koniec, koniec tego meczu. Dziękujemy. Kończymy mecz z Bałtyka i Nitra. Ale panowie, podziękujmy sobie za grę. Podajmy sobie ręce. Dziękujemy. Dobry, szybki mecz. Uprzejmy proszę o to, abyśmy sobie podziękowali. Takie brawo. Przyjaciele. Przyjaciele z Polski. On wyznaczył 100 mil rocznie Dynamo Legia. Brawo 100 mil. 100 mil wygrywa kolejny mecz. I także podziękujmy sobie za ten mecz. Podajmy sobie ręce. Dziękujemy. No i brawo kibice 100 milu. Rewelacja, cały czas aktywni, cały czas głośny doping dla swojej drużyny. Thank you.
Polkarny i próbują żelazne wilki.
żelazne wilki. Przydałby się korzystny rezultat. Zagrać jeszcze szybciej.
No i Legia. Spróbowała prawą stronę. Legia, Legia, co za akcja! Ależ akcja Legii! I w ostatniej chwili zażegnane bezpieczeństwo, bramkarz z Wilna. Legia, będzie rzut nożny. Rzut nożny. Podbramkarz za Wilisu. Ciekawy mecz.
Sępy. Sępy! Cieszę się, kibice cienne. Legia? Legia? Jucha nie opuściła jeszcze boiska? Nie wiem. Jest bramka na sobie tutaj, panowie. Oj, proszę Państwa, taka piłkarska złość. Stomil przed chwilą zdobył kolejną bramkę. No to potrzebne wsparcie dla Stomilu. Gramy do końca. Gramy do końca. Hej, Stomil, gramy do końca. Gramy do końca. Hej, Stomil, gramy do końca. Głośno. Ciała sytuacja, bardzo serio. Dobra się widzę z tą nożką. Tutaj naprawdę trudno teraz przewidzieć, kto okaże się zwycięzcą na meczu. Sęp? Nie ma nic tutaj. Legia na tarciu. Drugi raz jeszcze zobaczę skrzydło. Legia gol. Legia gol. Gigry. A jednak Gigry. O proszę. Jaka odważna akcja, samotna akcja. Piłkarza Higier faulowany w tej sytuacji Kuba Sienkowski. Ale gdzie są przeprosiny, panowie? Ręka na zgodę, przepraszam, to nic nie kosztuje. Super. Brawo. Brawo Legia. Pamiętajcie o tych gestach. One są uszane. I Gigry. Maciek. Głośniej.
3 minuty, aby doprowadzić do jednego punktu. Wigry prowadzą 1-0. Wigry, no zdaje się, że 1-0 to taki ulubiony wynik Suwalcza. Najwięcej meczów w kategorii Suwałki kończy się właśnie takim wynikiem. Teraz, wszystkie dłonie na pokład, tak jest, tak, tak. I Legia! Ależ kota Legii! Zatrzymana dosłownie w ostatniej chwili przez kapitana Bruno Sobolewski. Znowu spisał się na mega. Brawo Bruno. Przyjaciół, bardzo fajne spotkanie za nami. Dziękujemy serdecznie.